Nie pozostaje nic innego, jak pożegnać was w imieniu pozostałych nauczycieli. Chyba się zgadzam, co? Boję się tylko jedno. Oby to nie była ostatnia rola Bena Taylora. Albo ostatnia draka Michała Kielaka. Nasze gimnazjum uległo likwidacji i za chwilę pozostaną po nim już tylko wspomnienia. Niebawem ludzkość doprowadzi do tego, że po naszej planecie pozostaną również wspomnienia, bo życie na niej stanie się niemożliwe. Ludzie ją opuszczą i tylko dzielny robot Wall-E będzie robił porządki. Minie powiedzmy 500 lat i wyobraźmy sobie, że Wall-E znajdzie butelkę. Kilka kartek papieru. Uzna, że to coś ważnego i przekaże ją historykom przyszłego IPN-u. Historycy na tych kartkach znajdą nazwiska wszystkich absolwentów gimnazjum nr 3 w Grodzisku Mazowieckim. A tych nazwisk jest naprawdę wiele. Pani rektor mówiła prawie 4000. Na podstawie tych nazwisk będą próbować odtworzyć historię naszej szkoły. Być może będzie miał miejsce taki dialog. Słuchaj, Rysiek. Jak przejrzałem te nazwiska, to przeżyłem prawdziwy szok. Ta szkoła wydała mnóstwo wybitnych ludzi. Historia tego gimnazjum to kawał historii Polski. Chcesz posłuchać? Ciebie zawsze, Staszku. Masz się całe szczęście na myśl o tym. Czytaj. Cały zamieniam się w słuch. Być może Staszek kiedyś napisze krótką historię naszej szkoły, a zanim wysłucha jej Rysio, posłuchajcie najpierw. Początki gimnazjum nr 3 w Grodzisku Mazowieckim muszą sięgać drugiej połowy XIV wieku, skoro jej absolwentem był Jagiełło. Ukończenie szkoły było podstawowym warunkiem poślubienia królowej Jadwigi i pozostania królem Polski. Co ciekawe, kilkaset lat później w filmową postać Jagiełły wcielił się inny absolwent naszego gimnazjum, Karewicz. Klasowym kolegą Jagiełły był niejaki Zawisza, którego koledzy ze względu na kolor włosów i ciemną karnację spowodowaną kłopotami z higieną nazywali czarnym. Wszystko to opisał inny uczeń tego gimnazjum, kronikarz Długosz. W XVI wieku tą sielankę przerwało przyjęcie w szeregi uczniów niejakiego Lutra, który rozpoczął proces zmian w kościele nazwany później reformacją. Spowodowało to zamknięcie na wiele lat naszego gimnazjum przez świętą inkwizycję, na czele której stał starszy kolega Lutra, gdański proboszcz Jankowski. I nie pomogła tu nawet interwencja u papieża, najwybitniejszego ucznia gimnazjum nr 3, wielkiego renesansowego artysty Michała Anioła. I taką szkołę zlikwidowano. No. Trzeba było czekać do XVIII wieku, czyli czasu poświęcenia, kiedy grodziskie gimnazjum ponownie otworzyło swoje podwoje. I w tych latach wydało na świat wielu wybitnych ludzi zasłużonych w walce o niepodległość. Jak choćby bohaterów powstania kościuszkowskiego, Jasińskiego, który wieszał zdrajców Tarkowicza na grodziskim deptaku, czy Kielińskiego, którego ojciec miał zakład szewski przy Stadionie Pogoni. Naszą szkołę ukończył też wymieniany w naszym hymnie Dąbrowski, twórca Legionów Polskich, a następnie generał w Armii Księstwa Warszawskiego. Bohater z Podrasławic, Głowacki, nie ukończył gimnazjum, ponieważ miał kłopoty z nauką, a jednocześnie sprawiał kłopoty wychowawcze, chodząc z kosą po szkole. Powstanie listopadowe zapoczątkował porucznik Wysocki, walczył w nim inny absolwent naszej szkoły, generał Bem, który później dowodził powstanie na Wejrzeń w okresie Wiosny Ludów. Inny Dąbrowski kierował wojskami Komuny Paryskiej. Jednym z ojców naszej niepodległości był Dmowski. Z kolei wielkie zasługi w pokonaniu bolszewików podczas tak zwanego cudu nad Wisłą miał generał Rozwadowski, nie dopuszczając do komunizacji Polski, czego chciał jego kolega ze szkolnej ławki, Marchlewski. W latach 80. XX wieku Lech Wałęsa tworzył Solidarność na Wybrzeżu. Za to w naszym gimnazjum struktury tego związku budowali Bujak i Gwiazda. I taką szkołę zlikwidowano. W dziedzinie literatury czy sztuki nasz gimnazjum też ma się czym pochwalić. W okresie oświecenia Fircyka w Zaotach pisał na przerwach Zabłocki. W epoce romantyzmu tak lubianą przez uczniów nieboską komedię tworzył Krasiński, zaś w erze pozytywizmu swe historyczne dzieła płodził Sienkiewicz.
W XX wieku mury naszego gimnazjum opuścili późniejsi znani literaci jak Korczak, Andrzejewski, Stachura czy Kapuściński. Na lekcjach plastyki swój talent malarski zdradzał Marczewski. Inny absolwent naszej szkoły, detektyw Rutkowski, odkrył talent rysowniczy u swego kolegi z ławki Chmielewskiego, co zaowocowało serią komiksów o przygodach Tytusa, Romka, Japonka. Taką szkołę zlikwidowano? Nasza szkoła wydała na świat wielu wybitnych aktorów. Już przed wojną serca, najpierw nauczycielek, a później Romanek łamał Żabczyński. Kiedy poszukiwano aktora mającego zagrać rolę kapitana Klosa w najpopularniejszym polskim serialu Stawka większa niż życie, reżyser wybierał spośród trójki absolwentów naszego gimnazjum. Pawlik okazał się za stary, Łukaszewicz za młody, więc wybrano Nikulskiego. Krakowska zagrała Jandę w ekranizacji Chłopów, zaś w rolę Strzepuskiego w Ogniem Mieczem wcielił się Żebrowski. A pamiętacie testosteron? Wystąpili w nim koledzy z trzeciej L. Adamczyk, Kot, Karolak, Kosiński, Zdemaszczyk. Roli zabrakło dla Woronowicza, ale odbił to sobie grając w innych filmach, niestety nigdy ze swą szkolną sympatią Muchą. Karierę zrobili również inni aktorzy, którzy uczęszczali do naszej szkoły. Między innymi Świderski, Wiśniewska, Kaczor, Błaszczyk, czy znany uczniów widząc z serialu Rancho, Żak. Z kolei Gruza był aktorem przeciętnym, a za to świetnie poradził sobie przed kamerą jako reżyser. I taką szkołę zlikwidowano. Olbrzymią rolę w życiu Gdańskiego Gimnazjum odgrywała zawsze muzyka. W latach 60. XX wieku mury szkoły musiał opuścić karnie wyrzucony piosenkarz Szczepanik, któremu zarzucono palenie. Ale nie papierosów, tylko żółtych kalendarzy na korytarzu. W sali numer 31 swe pierwsze muzyczne szlify zdobywały takie późniejsze gwiazdy, najpierw szkolnych akademii, a później polskiej estrady, jak Kunicka, Krawczyk, Bartosiewicz, Górniak, Mieszkowski, Ostrowska z Lombardu, Staszczyk z Tila, Stasiak z Papadens, Wiśniewski z Ich Troje, czy Martyniuk, używając od momentu bierzmowania imienia Zenek. Jednak nauczyciel muzyki Siwik najbardziej cenił sobie operowy głos Brodzińskiej. I taką szkołę zlikwidowano. Żadna szkoła w Polsce nie mogła rywalizować z naszym gimnazjum w piłce nożnej. Ale skoro w jego reprezentacji grali m.in. Szczęsny, Bednarek, Zieliński czy Lewandowski pod okiem trenera Górskiego, to nie mogło być inaczej. Mecze z ich udziałem komentował Worek, wywiady z nimi robiła Olejnik, zawsze po programie Prokopa, a przed prognozą pogody Zubilewicza. Tutu na wybiegu trenowała rzut młodem dwukrotna mistrzyni olimpijska Wodarczyk. Ćwiczył też Szermierz Pawłowski i siatkarz Kurek, a bokserzy Adamek i Diablow Wodarczyk ukończyli gimnazjum z nagarnym zachowaniem, bowiem regularnie okładali pięściami na przerwach swoich kolegów. A największy oklep zbierał zawsze Popek za to, że próbował ratować. I taką szkołę zlikwidowano. No i wreszcie polityka. Krzyczą i komu to przeszkadzało, ale tak nierówno. Może sygnał będę dawał, co? No, dobra, to już nie będzie. Ale byśmy mieli szansę na poprawę. No i wreszcie polityka. Można powiedzieć, że gimnazjum numer 3 było wylęgarnią polityków różnej maści, którzy pierwsze szlify zdobywali pracując w samorządzie klasowym i szkolnym, by później piastować najwyższe urzędy w państwie. Absolwentami szkoły byli czterej prezydenci, przed wojną Wojciechowski, a później Kwaśniewski, Komorowski i Duda. Nie brakowało też premierów, ministrów. Wystarczy wymienić takie nazwiska jak Nowak, Grabski, Kwiatkowski, Mikołajczyk, Olszewski, Suchocka, Pawlak, Belka, Miller, Sawicki, a także Rafalska, Bruciński, Suski, Gliński, Karczewski, Czarnecki czy ulubieńca nauczycieli Zalewska. Ta ostatnia, będąc ministrem edukacji, doprowadziła do likwidacji gimnazjów. Nasuwa się pytanie, dlaczego? Czy to zemsta za słabe oceny? Czy za brak partnera na polonezie, do poloneza na balu gimnazjalnym? Ale tego dowiemy się dopiero z najnowszego odcinka Bogusława Olszyńskiego o sensacje XXI wieku. Dobrze, a teraz przejdźmy do rzeczywistości. Ja wiem, że czeka was wyjątkowo trudny rok, okres związany z podwójnym naborem do szkół. Denerwujecie się, czy dostaniecie do tych wymarzonych przez siebie. Pocieszę was. Ja ciągle słyszę, że miejsc w szkołach nie zabraknie.
No bo jeśli nie, renomowane warszawskie liceum, to dlaczego nie zawodówka w Ostrołęce? Jednak trzeba wierzyć, że wszystko dobrze się ułoży i będzie to po waszej myśli. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, żebyście wyrośli na mądrych, porządnych ludzi, z których nie tylko rodzice będą dumni. I o to się módlmy. Ciebie prosimy. I na koniec, aby dodać wam jeszcze więcej optymizmu, bo bardzo dużo go już macie, ale żebyście go mieli jeszcze więcej, proponuję, byśmy zaśpiewali sobie króciutką piosenkę, pełną optymizmu, pieśń pocieszenia, która niech wam towarzyszy w tych trudnych chwilach, zwłaszcza w najbliższych dniach. Melodia jest prosta, wszyscy ją doskonale znacie. Jeżeli chodzi o tekst, powtórzycie za mną, tylko jedna uwaga. Panowie śpiewają pełen, panie pełna, a ci, co mają ten problem, pełne. Słuchajcie, powiem tak, zawsze marzyłem, żeby zaśpiewać na tej scenie. Kiedyś jak śpiewałem, to takich scen nie było, a dzisiaj jak nie śpiewa, to jest full wypas, no nie? I zawsze marzyłem o takim repertuarze. Czy jesteście gotowi? Kończę gimnazjum pełen entuzjazmu. Kończę gimnazjum pełen entuzjazmu. Przypomina mi to właśnie tamto miejsce, takie równo. Dobrze, i teraz już tak na poważnie. Myślę, że będę w tym momencie wyrazicielem odczuć moich wspaniałych koleżanek i kolegów. Koniec gimnazjum, za kilka minut to rzeczywiście przestanie istnieć. Powiem wam szczerze, że mój świat już nie będzie taki sam, tak jak mówiła pani dyrektor. Coś we mnie umarło. Nara. Ale to jak zawsze do przodu.